pan poseł, ale również profesor i również pasjonat historii, myślę, że mogę tak powiedzieć, pan Zbigniew Giżyński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To jest przedostatni bodajże dzień, kiedy jestem parlamentarzystą, więc już zostańmy tylko przy tych pasjach historycznych i stopniach naukowych. Tak, dzisiaj będziemy rozmawiać o polityce, ale o polityce, która miała miejsce niegdyś, czyli między innymi 105 lat temu. Na tym się skupimy, to będzie naszym tematem. Rozmawiamy w przeddzień Święta Niepodległości, Narodowego Święta Niepodległości. Jutro będzie obchodzona 105. rocznica odzyskania niepodległości, 11 listopada. I proste pytanie, dlaczego akurat 11 listopada? Wiemy, że Rada Regencyjna 105 lat temu właśnie przekazała zwierzchnictwo wojskowe Józefowi Piłsudskiemu. Czy to było rzeczywiście tak ważne? Są różne głosy, że to może jakieś inne daty, że może powołanie samej Rady Regencyjnej, to na pewno pan tutaj nam powie, ale dlaczego 11 listopada 1918 roku? Dodajmy jeszcze, że to ważna data nie tylko dla nas, dlatego że zakończyła się w tym dniu oficjalnie I wojna światowa. Tak, ta data ma podwójny wymiar. I on akurat najmniej związany jest z tym, że Rada Regencyjna tego dnia przekazała Józefowi Piłsudskiemu zwierzchnictwo nad polskim wojskiem. My, starając się znaleźć coś, co jest związane z czymś, co ma urzędowy charakter, tak to nazwijmy, poszukaliśmy akurat tego wydarzenia, ale to nie z tego powodu ta data ma znaczenie kluczowe. Rzeczywiście jest tak, że dzień wcześniej, 10 listopada, przyjechał nad ranem pociągiem do Warszawy z Berlina Józef Piłsudski, który dzień wcześniej został zwolniony z internowania w Magdeburgu. Z tego Magdeburga został przetransportowany samochodem, bo kolej już była opanowana przez rewolucjonistów niemieckich i nie działała. Został przetransportowany samochodem do Berlina i Niemcy rozpoczęli z nim pertraktację, próbując wyjść z bardzo trudnej dla siebie sytuacji, bo w tym samym czasie mamy w Niemczech dwa kluczowe wydarzenia. A mianowicie, po pierwsze, już trwają rozmowy dotyczące zakończenia Wielkiej Wojny na froncie zachodnim. Za chwilę będzie podpisany słynny rozejm w Kąpień, który ją zakończy. Z drugiej strony Niemcy są ogarnięte rewolucją. Jest absolutny chaos w państwie. I Niemcy próbują wycofać do swojego państwa w granicę, tam gdzie to jest najbardziej kluczowa, więc do stolicy, do największych miast, wojsko, żeby zabezpieczyć porządek. To wojsko, które stacjonuje w Polsce, ale stacjonuje także na terenach tak zwanego Oberostu, czyli na wschodzie, jeszcze dalej za granicami Polski, byśmy dzisiaj powiedzieli, na Kresach stacjonuje, w krajach bałtyckich, na dzisiejszej Białorusi czy Ukrainie. I aby to wojsko mogło wrócić, potrzeba się jakoś dogadać z Polakami. Potrzeba poszukać kogoś, kto ma autorytet wśród Polaków i da się z nim porozumieć na temat tego, żeby to wojsko mogło wrócić do Niemiec. Kimś takim jest Józef Piłsudski, który się z nimi dogaduje. Mówi, okej, my nic nie chcemy od waszych żołnierzy. Jedźcie sobie do Niemiec. Zostawcie tylko nam waszą broń, bo ta broń będzie nam potrzebna, bo my musimy tworzyć naszą armię, nasze państwo i być może za chwilę czekają nas wojny o granicę, o to, żeby to państwo utrzymać. I zostaje zawarte to porozumienie. On wraca nad ranem 10 listopada do Warszawy z takim zamiarem, że chyba pojedzie dalej do Lublina, bo tam formułuje się tymczasowy rząd ludowy Republiki Polskiej na czele z Daszyńskim. Ale w tej Warszawie czekają na niego na dworcu ludzie, którzy się dowiedzieli, że on przyjeżdża, to jak lotem błyskawicy mimo braku internetu ta wiadomość przychodzi, braku internetu, radia, telewizji, mamy tylko telefony, które wtedy i faksy funkcjonują, faksy, telefaksy w zasadzie, telegramy, tego typu depesze przychodzą, tak czy inaczej czekają na niego ludzie i to zarówno jego towarzysze, związani z jego dotychczasową działalnością niepodległościową, z konspiracji wojskowej, z legionów, ale także czeka główna postać Rady Regencyjnej, książę Zdzisław Lubomirski. Książę Zdzisław Lubomirski zaprasza Józefa Piłsudskiego do swojego samochodu, jadą do pałacyku, gdzie książę
Zdzisław ze swoją żoną Marią, która jest kluczową postacią w tej opowieści i o której za chwilę będzie, urzędują w takim pałacyku na ulicy Frascati. Dla tych, którzy nie wiedzą, gdzie jest ta uliczka, powiem, że ona jest w bezpośrednim sąsiedztwie Sejmu dzisiejszego. Wtedy tego budynku nie było, ale właśnie na tej ulicy maleńkiej Frascati jest pałacyk, w którym mieszka książę Zdzisław Lubomirski. Józef Piłsudski w jego towarzystwie zjada tam pierwsze śniadanie w Warszawie po powrocie. Piją panowie kawę, jedzą rogaliki. Wiemy sporo na ten temat, bo jego żona księcia Zdzisława to opisywała, ale także są inne relacje. I w trakcie tej rozmowy Lubomirski namawia Piłsudskiego, żeby został w Warszawie, żeby porozumiał się z Radą Regencyjną, żeby szukać zgody narodowej, bo to jest istotne, bo przed Polakami ogromna odpowiedzialność. Szansa jedna na 123 lata. No właśnie, niewykorzystanie tej szansy byłoby czymś strasznym i też obciążającym wobec historii, wobec narodu. Dokładnie tak. I te negocjacje zakończyły się sukcesem bez żadnych jeszcze konkretnych ustaleń. Ustalono tylko, że no, Rada Regencyjna przekaże Piłsudskiemu, co stało się następnego dnia, 11 listopada, władzę nad wojskiem. A dalsze negocjacje będą trwały aż do 14 listopada, bo dopiero wówczas Rada Regencyjna ustąpi Józefowi Piłsudskiemu przekazę, że pełnię władzę. Ale co takiego stało się 11 listopada? Otóż na wieść, że z jednej strony jest Piłsudski w Warszawie, z drugiej strony, że podpisywane jest zawieszenie broni na froncie, że Niemcy przegrały wojnę, że się zaraz będą wycofywali, bo to jak lotem błyskawicy obiega stolice i nie tylko stolice, także inne miasta w tak zwanej kongresówce. Młodzi Polacy, najczęściej młodzi, chociaż nieraz i starsi dżentelmeni, a nieraz nawet i panie, rozbrajają Niemców, zabierają im broń. A jak to możliwe, że Niemcy dają się tak rozbrajać? No właśnie, to jest najciekawsze. I tutaj przygotowałem ogromną niespodziankę, mało znaną rzecz w Polsce dla przeciętnego czytelnika, fenomenalną książkę. To jest dziennik, który pisała żona księcia Lubomirskiego, Maria Lubomirska, w latach Wielkiej Wojny. Gdy wybuchła Wielka Wojna w 1914 roku, to ta niezwykle mądra kobieta, jak na ówczesne warunki, bardzo wykształcona pod każdym względem, z ogromną także jasnością umysłu, a z drugiej strony arystokratka. Ona bardzo stroniła od takich kontaktów z ludem, raczej się od niego dystansowała. Jest taka historia z 2 tygodnie mniej więcej przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości, jak przyjechał do jej męża Witos z delegacją chłopów z Galicji, to ona zamałowała ręce, że do czego to doszło, żeby jakieś chłopstwo tu z jej mężem, księciem negocjowało. W ogóle co to ma znaczyć? Do jakich czasów my żeśmy dożyli? Więc ona nie była skłonna do tego, to jest ważne dla całości tej historii, żeby ulegać nastrojom ulicy. Raczej się ulicy obawiała, bo to były nastroje rewolucyjne, które mogły coś złego przynieść. Raczej stroniła od tego. I ta księżna Zdzisławowa Lubomirska, Zdzisławowa, bo żona Zdzisława, wyszła i ona całą wojnę pisała dziennik. Po prostu jak wybuchła wojna, przeraziła się tym, co się dzieje, złapała pióro i każdego, prawie każdego dnia, nieraz są jakieś drobne dni, kiedy być może nie miała czasu albo nic się ważnego nie stało, siadała wieczorem i pisała, co tego dnia przeżyła. Te jej pamiętniki leżały przez prawie 100 lat w archiwum i kiedyś moi starsi, bardziej doświadczeni koledzy po fachu sięgnęli, opracowali je, są pięknie niesamowicie wydane. Niesamowicie musi być to ciekawe i tak. Ważne też źródło historyczne, to bardzo pan muszę powiedzieć, zaciekawił. Niezwykle. I sięgnijmy do tego dnia, do 11 listopada, kiedy, podkreślmy, arystokratka, żona najważniejszego z członków Rady Regencyjnej, bo takiego najbardziej politycznego,
każdy był, miał równe prawa, ale jak wiemy, zawsze autorytet, temperament odgrywa pewną rolę. Siada tego dnia wieczorem, najprawdopodobniej wieczorem, i opisuje, co ją tego dnia spotkało. Dzień dzisiejszy należy do historycznych, do niezapomnianych, do weselszych, do triumfalnych. Jesteśmy wolni, jesteśmy panami u siebie. Stało się to w takich nieoczekiwanych warunkach. Gdy dziś wyszłam na miasto, ulica wydawała mi się rozśpiewana, młoda, rozkoszna poczuciem wolności. Od wczesnego ranka odbywa się przejmowanie urzędów niemieckich przez władze polskie. Już przekazano w nasze ręce cytadelę, którą zajął batalion Wojska Polskiego z majorem Schindlerem na czele. Niemcy początkowo usiłowali zatrzymać artylerię, jednak ustąpili. Oddali wszystkie działa i tym podobne. Komendantem Warszawy został pułkownik Minkiewicz. Milicji miejskiej, przeciążonej pracą, przychodzi w pomoc tworząca się Straż Obywatelska oraz młodzież szkolna. Jerzy nocą całą spędził odważnie na mieście i z łupem powraca oddanym bagnetem niemieckim. No proszę. Liczne składy i zapasy niemieckie zdobywamy bez większego wysiłku i prawie bez rozlewu krwi. Niemcy zbaranieli, gdzieniegdzie się bronią. Zresztą dają się rozbroić nie tylko przez wojskowych, ale przez lada chłystków cywilnych. Widok niepojęty. Idąc ulicą spostrzega się samochody niemieckie z czerwonymi chorągiewkami. Zatrzymują je Polacy i każą Niemcom wysiadać. Zwracają im tylko krasne godło, czyli właśnie te czerwone sztandary. Tak samo się dzieje z powozami i końmi. Cała ta akcja idzie gładko. Podziwiam poddawanie się butnych jeszcze przedwczoraj ciemiężców oraz łagodność Polaków wobec pokonanego wroga, trzyletniego udręczenia i kata. I tak dalej, ten opis jest bardzo plastyczny. Niesamowicie oddała tę atmosferę, która panowała wtedy na ulicach. I to chciałem właśnie, żebyśmy poczuli, że tak naprawdę nie liczą się jakieś deklaracje polityczne, co ta Rada Regencyjna zrobiła tego dnia, czy przekazała temu Piłsudskiemu władzę wojskową, czy nie przekazała, czy zrobiła to dzień później, czy dzień wcześniej. Liczy się to, że to Polacy odzyskali niepodległość, że oni wyszli gremialnie na ulicę w spontanicznym geście tego dnia, odzyskali w własnej stolicy, w stolicy własnego kraju, a podobne działania były w innych miastach. Ja mógłbym sięgnąć na półki, tu jest sporo książek, taki mam zawód i też pasję, i wskazywać podobne relacje z innych miejscowości, jakie się działy. Podkreślam, mówi to arystokratka, która raczej była ostrożna do tego typu rzeczy. Mówi to o nastroju. Niemcy byli także objęci rewolucją. Te czerwone sztandary to jest dowód na to, że tamte nastroje rewolucyjne były niezwykle silne. Stąd łatwiej było z jednej strony ich obronić. Z drugiej strony oni też już mieli świadomość, bo wrócił Piłsudski, przyszła informacja z Berlina, że będą wycofywane wojska niemieckie, że jest porozumienie z Polakami, że nie stanie im się krzywda, ale muszą się wycofać, muszą oddać sprzęt. Oczywiście, tak jak ona pisze, były pewne jakieś niesnaski, ktoś tam się próbował bronić, ale generalnie w porządku, dzięki z jednej strony podpisanym i zawartym porozumieniom jeszcze przez Piłsudskiego wracającego do Warszawy, w Berlinie. Z drugiej strony dzięki też charakterowi Polaków. My nie jesteśmy narodem mściwym. My jesteśmy raczej społeczeństwem stosunkowo łagodnym. Wbrew temu, co nieraz sami o sobie uważamy. Niestety. I dlatego ta cała operacja przebiegła tak spokojnie, tak dostojnie w pewien sposób i z takim poczuciem, że stało się coś ważnego.
że rzeczywiście ja bym musiał czytać całą tą relację, ona jest na kilka stron tego dnia, jedna z najdłuższych w ogóle, niewiele jest tak szczegółowo przez księżnę opisanych dni w ciągu tych 4 lat, a to w detalach opisuje. Jak mówi, jesteśmy wolni, wreszcie i tak dalej, to kipi z niej ten entuzjazm, ta radość, która się udzieliła każdemu, kto wychodził na ulicę i widział, że jest ta niepodległość, że ona przyszła. Nie dlatego, że ktoś coś ogłosił, że coś komuś przekazał, taką czy inną władzę, ale dlatego, że na ulicy ta wolność została przez Polaków z warszawskiego bruku podniesiona. To niesamowite to, co pan mówi i ta relacja, bardzo plastycznie pan to opisuje, ale też daje to do myślenia w tym kontekście, że to właśnie nie jakiś formalizm, nie jakiś podpis tutaj tak naprawdę grał najważniejszą rolę, tylko ten entuzjazm, ta no, dusza polska się uradowała w zbiorowości swojej. I tutaj od razu nasuwa się pytanie, czy podobne sceny działy się w czasem innych proponowanych datach właśnie Święta Niepodległości, chociażby w październiku tak, też tego roku, Rada Regencyjna, 7 października, tak, i czy wtedy takie sceny obserwowaliśmy, bo też tutaj chciałem zapytać od razu o, tak jak wspomniałem, o propozycję przesunięcia tego święta. Wiadomo, że nie będzie to miało miejsca, to są takie dyskusje, czasem polityczne, czasem jakieś tam historyczne, ale takie dyskusje się pojawiają, że to jednak nie jest odpowiednia data. Tutaj pan no, te podstawy, myślę, opisał w sposób nie pozostawiający wielu wątpliwości, ale jednak właśnie jak pan się ustosunkuje do tych głosów, o których powiedziałem? Te głosy wynikają z tego, że rzeczywiście było wiele propozycji, kiedy obchodzić to Święto Niepodległości i jednym z takich pomysłów było, że ale przecież Rada Regencyjna 7 października proklamowała niepodległość. Tylko po pierwsze, no i co z tego, że proklamowała niepodległość? Równie dobrze mogła proklamować 6, 7, 8 i 20. Nic się nie wydarzyło tego dnia. Żona księcia Lubomirskiego, który ten manifest o odzyskaniu niepodległości w zasadzie samodzielnie przygotował, pozostali współregenci, pan Ostrowski i arcybiskup Kakowski, w zasadzie zaakceptowali to, chociaż nie bez pewnych wahań. Ale Niemcy nadal w Warszawie rządzili, Niemcy wszystko w Warszawie rządzili, nawet Niemcy zlekceważyli ten cały manifest. Sięgnijmy znowu do tego samego dzieła, czyli do źródła. Pamiętnika, do źródła. Tu warto wspomnieć, że księżna Maria Lubomirska była okropnie zakochana w swoim mężu. Ja życzyłbym każdemu mężczyźnie, żeby jego żona, narzeczona, dziewczyna, partnerka tak kochały go, jak księżna Lubomirska swojego męża, która inaczej niż dziś o nim na kartach tego pamiętnika, tego dziennika nie pisze i zawsze takim ciepłem, że to jest taki że mądry, najwspanialszy, w zasadzie powinien zostać królem. W ogóle ubolewa na końcu tego, że on tym królem nie został, niesprawiedliwość go spotkała, bo to był wspaniały człowiek i powinien tym królem być. Albo przynajmniej ich córka powinna zostać wydana za jakiegoś Habsburga albo niemieckiego księcia i być królową, powiedzmy. No, arystokratka no, miała takie marzenie, ale podkreślam to nie przez przypadek, więc teoretycznie jej powinno być bardzo blisko do tego, żeby tę proklamację, którą mąż skrupulatnie ułożył, tak bardzo zaakcentować. I sięgamy. Poniedziałek, 7 października. 11 listopada to też był notabene poniedziałek w 1918 roku. 7 października. W mieście się pali. Wobec zaszłych wypadków politycznych należy co prędzej zająć nowe stanowisko. A to tym bardziej, że wraz z upadkiem Niemców patenty Rady Regencyjnej w niechętnej opinii ogółu tracą moc. Więc czyli zaczyna
zaczyna opis tego dnia, że się dynamicznie zmienia sytuacja i to, co wydaje Rada Regencyjna, to generalnie traci moc. No i dalej opisuje, że profesor Kowalski przybiegł na Frascati, właśnie do ich rezydencji, o 9:00, troski dokłada, do pośpiechu przynagla, wzrastające wrzenie wśród młodzieży zasadnie przedstawia. Dziś jedzie do Ostrowskiego, czyli do drugiego współregenta. Wstrząsa nim, bo najstarszy z regentów jest nieco wiekiem zaskropiony. Nie mierzy już zasychających się skórą temperamentnej społeczności. I tak dalej, i tak dalej. I opisuje, jak to tam panowie zaczynają deliberować, że trzeba wydać jakąś proklamację, w końcu ją wydają, no, że tam ją rozplakatują po Warszawie. No generalnie nie ma nawet jednego zdania emocji. Następnego dnia, czyli 8 października, opisując różne rzeczy, które tam się dzieją, w ogóle nie wspomina o tej proklamacji, jakby się nic w zasadzie nie wydarzyło i gdzieś tam dopiero pod koniec relacji z tego dnia pisze. Dziwnie, potulnie Niemcy znieśli manifest Rady Regencyjnej. Znać zmianę kursu na całej linii, jakby w teatrze nagłą zmianę dekoracji. Czyli no dziwnie, spokojnie, w ogóle zignorowali to. Nie ma tutaj takiego kontekstu entuzjazmu ulicy społecznego, czego? Takiego... No po prostu wydano pewną proklamację, rozplakatowano to i wszyscy nad tym przeszli do porządku dziennego. To w żaden sposób nie zmieniło tę rzeczywistość Warszawy, Polaków, którzy tam mieszkali, i Niemcy tak jak chodzili z bronią, tak chodzili. Rada Regencyjna, jak sobie tam coś deliberowała, odgrywając bardzo pozytywną rolę. Ja jestem ostatnią osobą, która by deprecjonowała zasługi Rady Regencyjnej. Wręcz odwrotnie, uważam, że je trzeba podkreślić, piszę na ten temat książkę. Natomiast z punktu widzenia tego, co jest istotą słowa niepodległość, tego, co świętujemy w tym dniu od 105 lat, tego, co w dniu jutrzejszym, za rok i oby już przez kolejne lata zawsze było elementem dla nas istotnym, to wydarzyło się rzeczywiście te 105 lat temu. I to jest takie piękne. Ja dlatego tak bardzo lubię tę datę i tak jest dla mnie ważna. I ona stała się dla mnie ważna nie jak byłem młodym chłopakiem, nawet nie jak byłem studentem. Ja do tej daty dojrzewałem. Ja badając te zagadnienia związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, z czasem zdałem sobie sprawę, jak jest to data ważna, istotna i trafnie dobrana, choć nie budząca emocji i sporów. Chcę zapytać w takim razie o rolę Józefa Piłsudskiego. Skoro mówi pan, że no nie to zwierzchnictwo, bo tak się przyszło, tak ogólnie przywykliśmy do tego, że się mówi, no bo zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi, dzień wcześniej Piłsudski w Warszawie. Tutaj pan nakreślił niesamowicie ciekawie ten kontekst całościowo, ale no, czy to znaczy, że Piłsudskiego mamy zupełnie przy tej okazji gdzieś na margines zepchnąć? No, na pewno nie. Chciałbym zapytać, jaka była jego w tym wszystkim rola? Rola jest kluczowa. Ta rola nie ogranicza się tylko do samego dnia 11 listopada. To jest zawsze tak, że ten 11 listopada to jest... finisz pewnej ogromnie długiej drogi. To jest troszeczkę tak, jak dwoje ludzi staje na ślubnym kobiercu i przeżywa pewnego rodzaju ukoronowanie dotychczasowych ich relacji, związku, narzeczeństwa, zawierając małżeństwo. I troszeczkę tak jest z tym 11 listopada, z tym świętem odzyskania niepodległości. To jest po prostu zwieńczenie pewnej drogi. Drogi, którą przeszli Polacy i w czasie Wielkiej Wojny w latach 1914-1918 i wcześniej. I Józef Piłsudski odegrał tu rolę niepomierną, zarówno w trakcie tej drogi, o czym za chwilę, jak i w momencie kluczowym w listopadzie 1918
roku poprzez uspokojenie nastrojów społecznych, wyciszenie nastrojów rewolucyjnych i doprowadzenie do zgody narodowej, która była kluczowa, istotna i absolutnie fundamentalna. Nigdy wcześniej i nigdy później, jak właśnie w latach 1918-1921 mniej więcej, może 22, do zamachu na Narutowicza, nie było pewnego rodzaju konsensusu społecznego na tym poziomie, jaki wówczas został wypracowany przez ludzi sobie jednak odległych politycznie, bardzo skłóconych i wcześniej, i później. Postać Piłsudskiego miała charakter tutaj jednoczący. Zdecydowanie, ponieważ on rozumiał doskonale, że aby ta Polska mogła nie to, że odzyskać niepodległość, bo to niepodległość, my ją dostaliśmy troszeczkę dzięki szczęśliwemu układowi międzynarodowemu, jaki się wytworzył. Ta konstelacja międzynarodowa, że wszyscy trzej nasi zaborcy przegrali wojnę, sprawiła, że tą niepodległość Polacy odzyskali. Ale gdyby nie rok 1920, gdyby nie wygrana wojna o niepodległość z Rosją, którą stoczyliśmy zaraz po odzyskaniu niepodległości, to nie tylko my byśmy niepodległości nie mieli jako Polska, ale nie miałyby jej kraje bałtyckie. Kto wie, jak byłoby z innymi państwami naszego regionu, chociażby takimi jak Czechosłowacja. Bo Armia Czerwona krocząca na zachód, kto wie, gdzie by się zatrzymała. Ale to wszystko było możliwe dzięki temu, że po dojściu do władzy Piłsudski, który doszedł do niej dzięki temu, że był człowiekiem legendą, człowiekiem, który jako pierwszy zaczął mówić o niepodległości, o to, że ona jest w zasięgu. Jest takie piękne zdanie jemu przypisywane: jedna silna wola porusza inne słabe. I te nasze polskie wole przed wybuchem wojny były raczej smutne, były raczej pogrążone w smutku, w beznadziejności, nikomu nie chciało się walczyć. Ponieważ ludzie uważali, że powstania, które do tej pory były, zakończyły się niepowodzeniem, teraz będzie kolejne, to znowu będzie jakaś katastrofa, tylko będą jeszcze większe represje. Dość powiedzieć, że przecież legioniści Piłsudskiego, którzy wyruszyli w 1914 roku na wojnę z Rosją, wojnę o niepodległość, tak oni to traktowali, odwiedzili wkrótce Henryka Sienkiewicza, który jeszcze żył, umrze w roku 1916. Fantastyczny pisarz, wielki poeta, człowiek, który wlewał w nasze serca poprzez swoje powieści pragnienie tej wolności, tej wielkiej Polski. I oni się z nim spotkali, on mówił: panowie, co wy robicie? To będzie nieszczęście, dajcie sobie spokój. Nawet ten Sienkiewicz, który pokrzepiał serca, sam miał serce nie za bardzo pokrzepione. Nie, no, bo to jest doświadczenie pewne, które przez niego przemawiało. To nie jest tak, że Roman Dmowski, który potępiał powstania, który mówił, że nie trzeba tego robić, miał spór ogromny z Piłsudskim, uważał, że on szkodzi w tym momencie i tak dalej, że to nie było pozbawione pewnej logiki. Tu każdy miał pewną logikę, każdy miał swój zakres argumentów, które jego opinie w pewien sposób podpierały. A jakich argumentów w takim razie, tutaj tak dygresyjnie zapytam, czy żeby pogłębić naszą rozmowę, używał Piłsudski? Bo no, tutaj pan powiedział, że powstania nie, i to jest w jakiejś mierze też zrozumiałe w kontekście doświadczenia historycznego. A jak reagował na to Piłsudski? A Piłsudski mówił, że to jest właśnie ten moment, że oni mają rację, że te powstania nie udały się, to prawda, ale one przygotowywały nas do tej drogi. Bo my wyciągamy lekcje z tych powstań. Przed wybuchem I wojny światowej w roku 1913 Józef Piłsudski wydał książkę. Rok 1863, w której to książce analizuje, dlaczego powstanie styczniowe się nie udało. Mimo że był wielkim orędownikiem tego powstania, powstańców wyniósł na piedestał. Uważał ich za wielkich bohaterów, oni jeszcze żyli. To była niewielka już grupa, ale to byli jeszcze ciągle weterani obecni w naszym społeczeństwie. On uważał, że nie było armii, że nie byliśmy do tej
walki przygotowani. Dlatego to, co robił przez całe swoje życie przed wybuchem wojny, w trakcie wojny, tworzył wojsko, legiony, armię, szkolenie tych ludzi, to było dla niego kluczowe, bo wiedział, że ta armia będzie potrzebna. Jak już się dogadał z Niemcami, dobra, uciekajcie stąd, nie ma sprawy, jedźcie sobie, nic od was nie chcemy, ale zostawiajcie nam sprzęt, bo musimy wyposażyć naszą armię, bo za chwilę będziemy musieli o tą Polskę walczyć, bo nie problem będzie w tym, żeby ta niepodległość się pojawiła, tylko żebyśmy ją uzyskali. I ten moment on doskonale wyczuł. Jest taka piękna historia z marca 1914 roku, a więc jeszcze nie ma wojny. Wojna wybuchnie dopiero za 4 miesiące. Józef Piłsudski, który już wtedy tworzył różnego rodzaju organizacje paramilitarne, wykorzystując sprzyjający klimat w monarchii austro-węgierskiej, Związek Strzelecki i tak dalej, wizytuje w Europie Zachodniej te miejsca, gdzie ci Polacy tworzą tego typu grupy paramilitarne i namawia, słuchajcie, wstępujcie do tych grup. Jest na takim spotkaniu w Paryżu, w Towarzystwie Geograficznym w marcu 1914 roku. Przypomnijmy, to są inne czasy, nie ma telewizji, radia, telefonów, nikt nie siedzi w komórkach, prawda, i nie wysyła tam do kogoś bez sensu jakichś tam ciągle wiadomości tekstowych, tylko ludzie się spotykają, rozmawiają. Jak przyjeżdża ktoś ciekawy, to jest wydarzenie. I w tym Paryżu na to spotkanie z Józefem Piłsudskim idzie mniej więcej 800 osób. Sobie wyobraźmy, to gigantyczne spotkanie. Polacy oczywiście tam idą. I wśród tych osób jest między innymi Bolesław Wieniawa-Długoszowski, znany zawadiaka z czasów II Rzeczpospolitej, który skończył studia medyczne, jest lekarzem, ale ożenił się z bogatą artystką i jeździ po Europie, jest królem życia. Człowiek, który, jakby to powiedzieć, no, dobrze się bawi na zachodzie Europy wtedy. Józef Piłsudski w trakcie tego wystąpienia mówi: słuchajcie, idzie wielka wojna, będzie wojna, ja wam to mówię, wybuchnie wojna, wszystkie te mocarstwa wezmą się za łby. To, o czym mówili poeci przez wieki, stanie się na naszych oczach. Musimy być na to przygotowani, musimy tworzyć armię, musimy od początku w tej wojnie manewrować, dogadywać się. Wieniawa, słysząc to wystąpienie, rzucił wszystko, wrócił do Galicji, z której pochodził, zaciągnął się do legionów, na pieszo ruszył, tak jak inni, z Oleandrów do kongresówki, przekroczył granicę, obalał te słupy, na Rosjanach zdobył konia. Wtedy stał się ułanem, pierwszym ułanem II Rzeczpospolitej, ale zaczynał jak ktoś, kto usłyszał człowieka, któremu uwierzył. Którego... Piłsudski miał dar przekonywania, ale też no, miał jakieś solidne argumenty, bo z tego wynika, że no to nie była jakaś szklana kula, tylko obserwował politykę światową. Na pewno miał jakąś intuicję, skoro miał ogromną intuicję, ale to jest bardzo ciekawe. Miał ogromną intuicję i był człowiekiem niezwykle sprytnym, potrafiącym manewrować. To nie był człowiek przywiązany do jednej konkretnej opinii i czegoś, co jak już to osiągnę, to wszystko jest super. Biograf Józefa Piłsudskiego, pan profesor Włodzimierz Suleja, uknął takie pojęcie licytacja wzwyż. Piłsudski, jak się dogadywał, czy to z Austriakami, czy z Niemcami, domagał się jakichś koncesji dla Polaków. Jak nie mógł ich dostać, to albo ich tam próbował wymusić, składał dymisję, protestował, zawsze robił jakąś histerię, która wymusiła te ustępstwa, a jak już oni ustąpili, pomyśleli sobie, no dobra, ustąpiliśmy, mamy go z głowy, to natychmiast żądał więcej. Licytacja wzwyż. To jest coś, co było niezwykle istotne, co towarzyszyło całemu jego życiu i on przewidział ten scenariusz, że to tak się potoczy, że to jest ten moment. Może miał po prostu szczęście, ktoś powie, może akurat tak się trafiło, ale jak wiemy doskonale, polityka polega także na tym, żeby mieć
szczęście, żeby znajdywać te momenty. I w momencie, kiedy przyjechał do Warszawy, jaką mamy sytuację? Musiałbym sięgnąć tutaj pamiętniki innej kobiety z tamtych czasów, Heleny Paderewskiej, żony Ignacego Jana Paderewskiego, wybitnego, podkreślmy, pianisty, jednocześnie bliskiego współpracownika Romana Dmowskiego, związanego z Narodową Demokracją, któremu Piłsudski wkrótce na skutek porozumienia powierzy funkcję premiera, prezydenta Rady Ministrów, wtedy tak to się nazywało. I żona Paderewskiego w swoich pamiętnikach pisze mniej więcej coś takiego. W Polsce stał się cud w 1918, w 1919 roku. To jest coś niebywałego. W Berlinie i w Niemczech wybuchła rewolucja, która zmiotła to państwo. W Rosji wybuchła rewolucja, która zmiotła to państwo. W Austrii i na Węgrzech wybuchły rewolucje, które wywróciły to państwo i to nieodwracalnie. Austro-Węgry już się nigdy nie podniosły i Austria i Węgry to są maleńkie państewka dzisiaj, bez znaczenia. Bo Niemcy i Rosja to prędzej czy później się odbudowały. A w Polsce nie było rewolucji. A w Polsce udało się te nastroje rewolucyjne, które były. Jaką flagę powieszono na Zamku Królewskim 11 listopada 1918 roku? Nie biało-czerwoną. Czerwoną. Czerwoną. Czerwoną, bo była rewolucja. Ci, którzy wyszli na ulicę, którzy tych Niemców rozbrajali, najczęściej mieli takie poglądy. Udało się może przekuć te rewolucyjne nastroje na nastroje niepodległościowe. Otóż właśnie to. I dlatego Piłsudskim, dobra, niech sobie tam powisi ta flaga. Co to tam, nie ma to znaczenia większego. Zmienimy, jak przyjdzie co do czego. Na początku grudnia wysłał Sosnkowskiego i flagę zmieniono na biało-czerwoną, jak już nastroje się uspokoiły. Powierza rząd Daszyńskiemu, Daszyński rządu nie sformułował, powierza rząd 18 listopada Jędrzejowi Moraczewskiemu, socjaliście. On tworzy rząd bardzo mocno lewicowy, który wprowadza drastyczne, jak na ówczesne czasy, reformy społeczne. 8-godzinny dzień pracy. Coś niebywałego w ogóle. Wkrótce się pojawiają prawa wyborcze dla kobiet. Jak się posłucha czy poczyta to, co mówią rozmówcy Józefa Piłsudskiego w tamtym czasie. Na przykład arcybiskup warszawski, członek Rady Regencyjnej wspominanej tu już przeze mnie, kardynał Aleksander Kakowski. Albo na przykład arcybiskup lwowski Józef Bilczewski, który rozmawia z Piłsudskim w grudniu 18 roku, gdy ten przyjechał do Lwowa i on też pisał dziennik. On jest niewydany jeszcze, ale ja mam maszynopis, czytałem, miałem zamiar to wydać, wydaje to ktoś inny, mam nadzieję, że to się ukaże. W każdym razie i on też, jak wyszedł Piłsudski, siadł do biurka i napisał, o czym rozmawiali. I on mówi, że pytam się tego komendanta, co on robi, te reformy takie społeczne, kto tu słyszał, żeby kobiety głosowały, kto tu słyszał, że ludzie aby 8 godzin będą pracować, to nam się wydaje to takie oczywiste. Ale wtedy to wcale nie było oczywiste. To była naprawdę rewolucja społeczna. Rewolucyjne zmiany. Tak, a Józef Piłsudski mu mówi, księże arcybiskupie, a tu warto wspomnieć, że Piłsudski był niedoszłym lekarzem. On po maturze poszedł na studia medyczne, skończył pierwszy rok medycyny i na początku roku drugiego na skutek w przypadku troszeczkę i wplątania go w zamach na cara został schwytany przez carską policję i zesłany na 5 lat na Syberię. Już nigdy do tych studiów medycznych nie powrócił. Wrócił jako człowiek, który chciał się na carze zemścić i postanowił, że Polska odzyskanie podlegać. Zobaczył, czym jest ten system na własne oczy. Otóż to, na własne oczy, na własnych zębach, tam no stracił też zęby. Przednie wąsy nosił dlatego, żeby nie było widać, że po prostu nie ma przednich zębów. Tak czy inaczej, jako lekarz bardzo lubił porównania medyczne. I on zarówno Kakowskiemu, jak i Bilczewskiemu, a więc arcybiskupom Kościoła katolickiego, ale także innym rozmówcom, jak mu zarzucali, że on tutaj jakimś lewicowcom daje władzę, że dokonuje takich reform, mówi, słuchajcie, ja stosuję szczepionkę.
Ja wiem, że to nie jest modne słowo obecnie, ale w tym kontekście to jest bardzo trafne porównanie. Mówi, na świecie, w naszym regionie szczególnie, krąży potężny wirus, zarazek, bolszewizmu, rewolucji, komunizmu. Coś strasznego, co może zniszczyć nasze społeczeństwo. A jak się walczy z chorobą? Tak jak mówi, walczono, gdy ja szedłem na wojnę w 14 roku. Wtedy, żebyśmy nie popadli w epidemię tyfusu, wszczepiono mi mały tyfus, czyli szczepionkę. Potelepało mnie kilka dni, jak to po szczepionce. No tak. Ale nie zapadłem na duży tyfus, mówi Piłsudski. No i ja teraz stosuję szczepionkę. Wszczepiam ten łagodny objaw socjalizmu, który reprezentuje Moraczewski, który wprowadza te zmiany, żeby uspokoić nastroje społeczne i aby nie doprowadzić do tego, żeby ten wielki zarazek, jaki krąży wokół Polski, do nas dopadł. I dostrzegała to również żona Paderewskiego, która właśnie o tym mówiła, że dzięki temu, że do władzy na początku doszli ludzie o tak radykalnych społecznie poglądach, to doprowadziło do wyciszenia nastrojów i do tego, że te nastroje rewolucyjne, które były, one zostały wprzężone w ten ogromny wysiłek państwowotwórczy. A jednocześnie, i tu jest rzecz kluczowa, bo trzeba też oddać, że inne środowiska polityczne też się potrafiły odnaleźć w tej sprawie. Wracając z tego wyjazdu do Lwowa, gdzie się spotkał z arcybiskupem Wilczewskim Piłsudski, gdzie się cieszyli z tego, że no już chyba się uda ten Lwów wywalczyć w walkach, wtedy przecież Orlęta Lwowskie walczą z Ukraińcami o polskość tego miasta. I wówczas Piłsudski, jak jest w Przemyślu, wracając do Warszawy, pisze list do Romana Dmowskiego. Panowie nie przepadali za sobą. Poróżnili się kiedyś jeszcze o względy pewnej damy, pierwszej żony Józefa Piłsudskiego, w której się bez wzajemności niestety podkochiwał Roman Dmowski. Tak czy inaczej i te uczucia do jednej kobiety, i też różnego rodzaju inne wizje polityczne sprawiły, że raczej za sobą nie przepadali, ale obaj bardzo się szanowali. Warto przypomnieć, przemilczany zupełnie przez środowiska narodowe, fantastyczny tekst Romana Dmowskiego z roku bodajże 1903, jeżeli dobrze pamiętam, zamieszczony chyba w Przeglądzie Wszechpolskim, o poczciwym socjaliście Piłsudskim, gdzie Dmowski sam na 15 lat przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości mówi, że ten Piłsudski to żaden socjalista, że on tylko taki płaszczyk przybiera, żeby w to wtoczyć porządną, prawdziwą, narodową robotę, którą on robi. To 15 lat przed odzyskaniem niepodległości już to wyszło. A z drugiej strony Piłsudski też zdaje sobie sprawę z tego, że Dmowski to mistrz gry dyplomatycznej. To człowiek mający dobre relacje na Zachodzie. On już w tym czasie przebywa, wcześniej przebywał w Lozanie, teraz w Paryżu, stworzył tam Komitet Narodowy Polski, jest przytulony do mocarstw zachodnich, do Francji przede wszystkim, ale także do Wielkiej Brytanii, do Stanów Zjednoczonych, które będą rozdawały karty. I trzeba się dogadać. I Piłsudski pisze wtedy list do Dmowskiego, zaczynający się od takiego słynnego zdania: Szanowny panie Romanie. I w tym liście w dużym uproszczeniu mówi: to jest moment wyjątkowy, w jakim żyjemy. Trzeba się dogadać. Ja coś mogę zrobić, pan coś może zrobić. Razem jesteśmy w stanie zrobić coś bardzo ważnego. W wyniku tego listu doszło do porozumienia obu panów, obu nurtów politycznych. Przyjechał do Polski Ignacy Paderewski, lewicowy rząd Moraczewskiego podał się do dymisji, a Piłsudski powierzył Paderewskiemu stanowisko kolejnego premiera, prezydenta Rady Ministrów, jednocześnie ministra spraw zagranicznych. I ten rząd zyskał nie tylko, że uznanie międzynarodowe,
ale także zyskał silną pozycję do tego, aby prowadzić pertraktacje z państwami zachodnimi dotyczące kluczowych dla nas rzeczy. Po pierwsze, granic tych, które były pod administracją państw zachodnich, a więc granice nasze zachodnie i południowe, bo na wschodzie miała, jak się okazało, rozstrzygnąć wojna. I druga rzecz, miały te negocjacje pomóc militarnie także Polsce przed tą wojną, która była nieunikniona. Bo Rosja nigdy, jak wszyscy doskonale wiemy, nie odda niczego za darmo. I to Piłsudski, zdawał sobie z tego doskonale sprawę, prawda, z istoty zagrożenia, jakim była Rosja. Nie chciał z Rosją współpracować, czy to z bolszewicką, czy to z carską, i, no i miał rację. A jednocześnie nie chciał wplątać Polski w rozgrywkę wewnątrzrosyjską. Tak. Bo był taki pomysł na Zachodzie, bo pamiętajmy, że to nie jest tak, że na Zachodzie to są sami wspaniali ludzie, którzy myślą tylko o tym, jak robić dobrze i pokój na świecie. Nie, no to jest brutalna gra interesów. Każdy walczy o swoje. Oczywiście w tej brutalnej grze interesów lepiej zawsze się trzymać Zachodu niż Wschodu, żeby była sprawa jasna. Piłsudski to doskonale rozumiał, który kiedyś powiedział, że pamiętajcie, Niemcy prędzej czy później to się cywilizują, ale Rosja to zawsze będzie Rosja. To powiedział w latach 20., mimo że jeszcze Niemcy przeszli okres ogromnego barbarzyństwa w czasie II wojny światowej. Ale jak wiemy, się w końcu cywilizowali, a w Rosji niewiele się zmieniło. Tak czy inaczej, zdawał sobie z tego doskonale sprawę. I jak także na Zachodzie były takie pomysły, a wciągnąć Polaków w tą wojnę. Niech oni tam się dogadają z tą Białą Rosją. I razem, wspólnie, niech wykończą tych bolszewików. To on wycofał się. Po co? Rosjanie mają swoją wojnę domową. Niech się między sobą biją. My w tym czasie wzmacniamy naszą armię. Którzy z nich wygrają, będą najsłabsi, jacy tylko sobie możemy wyobrazić. I wtedy my uderzymy do ataku na tego już pokonanego, z resztkami sił, które przeżyją po tej wojnie domowej, wroga. I tak się stało. I dzięki temu, że nie dał się w to wciągnąć, zwłaszcza, że Biała Rosja, z którą chciano nas ożenić, tak to nazwijmy, tutaj z kolei inne, niekorzystne dla Piłsudskiego pamiętniki Antona Denikina, a więc jednego z przywódców Białej Rosji, często przytaczane przez różnego rodzaju nieprzychylnych Piłsudskiego historyków także w Polsce, no może nie historyków, raczej publicystów, powiedzmy, historycznych, którym się wydaje, że mają jakąś szerszą wiedzę na temat historii. Zobaczcie, co ten Denikin pisze, że Piłsudski się po kryjomu dogadał z tymi bolszewikami i przez to bolszewicy z nimi wygrali. No dobrze, ale co nam proponowali, co nam proponowała Biała Rosja? Biała Rosja nam proponowała granice na Bugu i koniec. I Polska byłaby w granicach kongresówki z Wielkopolską i może z kawałeczkiem, no to co było w II Rzeczpospolitej. Kresów by nie było. A te kresy, uzyskanie tych kresów, co jednak się udało Piłsudskiemu i Polakom w wyniku tej wojny z Rosją, były dla nas kluczowe, bo nawet jak w wyniku II wojny światowej Polskę przestawiono na mapie, że zacytuję Churchilla, który w Teheranie wziął 3 zapałki i położył na stole i tłumaczył Stalinowi, że no nie możemy tak, mówi, okej, bo już wiedział, że Stalin weźmie kresy, i Churchill, który reprezentował polityków brytyjskich, którzy nigdy nie chcieli, żeby Polska na zachód szła w czasie chociażby konferencji pokojowej w Paryżu, to właśnie Brytyjczycy się sprzeciwstawiali temu. Wziął 3 zapałki, położył na stole i mówi, że trzeba te 3 państwa, Niemcy, Polskę i Rosję, przesunąć na mapie i przyznać Polsce rekompensatę za utracone kresy w postaci Szczecina, Wrocławia. Gdybyśmy nie mieli tych kresów wtedy, no to byśmy nie dostali tej rekompensaty, nie byłoby czego rekompensować. Nie byłoby czegoś, co byśmy, a pamiętajmy, bo to też jest ważna informacja,
że to były tereny, bo ktoś powie, no dobra, ale tam była Polska, w tym Lwowie, w Wilnie, to prawda. Tam była większość Polska, to wszystko się zgadza. Ale w Szczecinie Polacy to była jakaś mikroskopijna wręcz grupa. We Wrocławiu także niezbyt liczna. Takie miasta jak Lubin czy Jelenia Góra, to były miasta absolutnie w ogromnej większości niemieckie. To, że oczywiście one zostały potem poprzez tą ludność polską wywożoną z Kresów, spolonizowane, to jest inna rzecz, ale my żeśmy tę granicę na Odrze i Nysie, którą dzisiaj mamy, wywalczyli w tej wojnie o niepodległość tym myśleniem tak dalece do przodu całego tego pokolenia, które potrafiło się wtedy dogadać, czego symbolem jest Piłsudski, ale także Roman Dmowski, także inni politycy, tacy jak Witos, jak Daszyński, Moraczewski, Paderewski, geniusz pianina, ale może polityk nie był jakiś z niego najwybitniejszy, ale miał autorytet, a to było niezwykle ważne, bo w tych grach politycznych zawsze mu podpowiedział albo Dmowski, albo Piłsudski, a resztę zrobiła jego sława i pozycja, jaką miał, a to był człowiek, na którego koncerty chciał się dostać każdy. Panie profesorze, myślę, że to, co pan powiedział, będzie dobrym mottem, takim zakończeniem naszej rozmowy. To pokazuje, jak historia bywa złożona, że nie można tylko tak punktowo patrzeć na dane wydarzenia, również na odzyskanie niepodległości. Trzeba rozumieć cały kontekst, też to, co dzieje się czasem, nie tylko gdzieś w papierach, w podpisach, traktatach, ale to, co dzieje się na ulicy, w duszach, w głowach ludzi. Bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę. Moim gościem był pan profesor, jeszcze poseł, ale przede wszystkim profesor i pasjonat historii, pan Zbigniew Giżyński. Dziękuję bardzo.